Kłania się Krzysztof Migaj, pracownik magistratu brzeskiego. Zaproponuję Państwu cykl kilku bądź kilkunastu odcinków takiego krótkiego przewodnika po gminie Brzesk. A pierwszy odcinek będzie poświęcony historii, krótkiej historii Brzeska, jego herbowi i fladze. Zapraszam! Na tym przepięknym, uroczym brzeskim rynku spotkaliśmy się ze znakomitym historykiem sztuki, badaczem dziejów Brzeska, kustoszem Muzeum Regionalnego w Brzesku, panem Jerzym Wyczesanym. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Panie Jerzy, mamy herb i mamy fladę Brzeska. Na herbie Brzeska jest gryf. Może pan nam coś bliżej o tym gryfie opowie? Otóż herb Brzeska rzeczywiście jest mityczny gryf, który to gryf został nadany miasto przez współwłaściciela dzisiejszego tego miasta, Józefa Gumienieckiego. A sam Józef Gumieniecki był chorążem parnawskim i mężem pani z domu Czerni, którego rodzina władała Brzeskiem od początku XVI wieku. I tenże herb rodziny Gumienieckich przedstawia właśnie mitycznego gryfa, a więc pół lwa z pazurami, skrzydlonego lwa i oczywiście z głową orła. Gryf oczywiście nie jest wyłącznie herbem naszego miasta, bo także ten herb i książęta zachodniopomorscy, wiele miast pomorskich, a także wiele innych miasteczek. Między innymi oczywiście także i Brzeską. I ten herb oczywiście przedstawia właśnie owego gryfa, który otoczony jest labrami, złotymi labrami, czyli takimi ornamentami rokokowymi i zwieńczony koroną, która ozdobiona jest klejnotami czerwonymi i zielonymi. No przepięknie, a proszę mi powiedzieć, kiedy po raz pierwszy ten gryf pojawił się jako herb naszego miasta? Właściwie to dokładnie nie wiemy, ale pod koniec XVIII wieku na pieczęciach, które znajdują się między innymi na metryce józefińskiej, która znajduje się w Lwowie, właśnie taki gryf na pieczęci zachował się po prostu do dnia dzisiejszego. Natomiast w XIX wieku już na pieczęciach miejskich gryf właśnie funkcjonuje do oczywiście czasów praktycznie do II wojny światowej i w czasie II wojny światowej również Niemcy posługiwali się gryfem. Ale mamy też flagę, pani Jerzy. Niektórzy mówią, jak wywieszam podczas uroczystości miejskich, że powiesiłem rosyjską flagę. Popatrzcie, jaką my mamy flagę. Gmina Brzesk. Biało, czerwona, niebieska. Pani Jerzy, skąd takie kolory? Bo ja zawsze tłumaczę moim dzieciom, że biel i czerwień to jest polska flaga, a ten błękit to królewna, nie królowa, bo królowa polskich rzek jest jedna, Wisła, to królewna polskich rzek, Uszwica. Czy mam rację, czy się mylę? Naturalnie. Widzicie Państwo, królewna polskich rzek, niebieski, błękitny kolor pod bielą i czerwienią. To jest brzeska flaga. Biel, czerwień i błękit. Pamiętajcie, jak takie flagi wiszą, to nie są rosyjskie. Rosyjska ma inny układ kolorów. Biel, granat i czerwień. My mamy biel, czerwień i granat. Na koniec, panie Jerzy, tego miłego spotkania, bo pan jest niesamowitą skarbnicą wiedzy, chciałbym zapytać, czy Muzeum Regionalne w Brzesku spełniło swoją funkcję? Naturalnie, ta instytucja była potrzebna od dawna. Jako że oczywiście nawiązuje w jakiś sposób do muzeum, które powstało w naszym mieście w 1915 roku, a założone zostało przez ówczesnego dyrektora naszego gimnazjum, znakomitego pedagoga, patriotę, filologa, pisarza, dramaturga Kazimierza Missone. To właśnie wtedy
jak gdyby narodziło się polskie brzeskie muzealnictwo. Niestety w 1939 roku Niemcy zniszczyli zbiory, no, ale już po 1945 roku nie udało się tej placówki odrodzić. Dopiero niedawno otwarta została, co prawda, niewielka ekspozycja, ale miejmy nadzieję, że z każdego roku będzie, na rok będzie ona się powiększać i będzie ratować to, co zostało jeszcze z dawnej historii naszego miasta, czy też z historii brzeskich rodzin. Czy to obecne założenie rynku jest zgodne z założeniem historycznym? To znaczy, oczywiście, naturalnie rynek został wytyczony z chwilą lokacji miasta między rokiem 1340-1350, a więc przed śmiercią samego założyciela naszego miasta, Spicimira Leliwite. Rynek ten oczywiście niegdyś wyglądał nieco inaczej, ponieważ wokół niego znajdowały się drewniane, niewielkie domy, kryte strzechą, kryte gątem. Oczywiście dopiero przy końcu XVIII wieku i na początku XIX wieku pojawiła się architektura murowa. Ale oczywiście rynek zawsze służył jako miejsce zebrań, prawda? Miejsce także handlu. Natomiast przyzwyczailiśmy się do owego skweru, który często występuje na rynkach małych miasteczek. A ten skwer, proszę Państwa, Krzysiu, powstał, o czym trzeba pamiętać, nie dawno, ale podczas okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej, kiedy to Niemcy zarządzili właśnie obsadzenie rynku krzewami, kwiatami, obsianie trawą i zajmowali się tym między innymi brzescy mieszkańcy żydowskiego pochodzenia. Proszę Państwa, czyż nie wspaniały wykład ze skarbnicą wiedzy o Brzesku? Brzeskie Muzeum jest często odwiedzane zarówno przez obecnych mieszkańców, jak i również byłych mieszkańców, którzy wyjechali z naszego miasta, wracają po latach bądź do rodziny, bądź odwiedzają swoje groby. No i oczywiście także w ramach lekcji muzealnych odwiedza nasze Muzeum Brzeska i nie tylko Brzeska młodzież. A czy turystów mamy sporo poza Brzeska? Oczywiście, że mamy także turystów, którzy wędrują w kierunku wschodnim czy ze wschodu na zachód. Przejeżdżając przez Brzesko, chętnie również wstępują do naszego muzeum. Na koniec pytanie. Pamiętajcie, dla pierwszych 10, którzy na adres promocja@brzesko.pl odpowiedzą na proste pytanie. Z jakich trzech kolorów składa się flaga Brzeska? Do zobaczenia w kolejnym odcinku krótkiego przewodnika po Brzesku. Z moim przyjacielem Jerzym Wyczesanym rozmawiał Krzysztof Bieler.